Nie zamierzam przestać. Tylko wiesz co? Ja mam prawo mieć tego wszystkiego dosyć. Czy ty wiesz, jak to jest? Mieszkać pod jednym dachem z kompletnie obcą osobą? I codziennie słuchać jej jęków dzień w dzień. Przecież ja bym chciała tylko usiąść sobie w spokoju, w piżamie, w kuchni i wypić sobie rano kawę. Ale nie. Nie, ona już siedzi w kuchni, w tych swoich kurwa góralskich papuciach i czeka na śniadanie. I patrzy na mnie Grzesiek z taką pogardą. Potem ty przychodzisz, nawet się słowem nie odezwiesz. Wiesz, że nawet jeżeli ty jesteś w domu, to ja jestem sama. Zawsze. Ze wszystkim. Nie tam przez miesiąc, nie przez rok, ja jestem zawsze. Zawsze jestem sama. Dzieci. Jasne. Ty wiesz w ogóle, jaki oni mają rozmiar buta? Wiesz może, kiedy jest termin szczepienia następnego? Przesiek, czy ty wiesz w ogóle, w jakiej oni są klasie? Ty myślisz, że to tak się wszystko samo ogarnia, tak? Więc chcę ci teraz powiedzieć, że to się samo nie robi. To ja to ogarniam, rozumiesz? Sama! Tak jak jestem wiecznie sama z codziennym umieraniem twojej matki. A jak ci mówię, że już nie mam siły, że już mam dość, to odpowiadasz, że milion kobiet na świecie ma gorzej, tylko Krzysiek. Co mnie obchodzi? Jakiś tam milion kobiet. Ja mam tylko jedno swoje życie, rozumiesz? Jedno. Przecież my jesteśmy tyle lat razem i... Ja jestem przezroczysta. A przecież mnie nie ma, tak? Ludzie mnie nie widzą. Ty mnie nie widzisz. Wiesz, że nawet jeżeli ja sama patrzę na siebie w lustro, to ja siebie nie widzę? Nie ma mnie. A jak mi kiedyś ta twoja nowa koleżanka z pracy. To ładna taka. Taka śliczna. Ona mi powiedziała, że tyle o mnie słyszała dobrego. I o tych moich gołąbkach z mięsem. To ja wtedy właśnie zrozumiałam, Grzesiu, że ja jestem dla ciebie tymi jebanymi gołąbkami z mięsem. Niczego.